Jesteśmy w Nazarecie przy kościele świętego Józefa, w tle Bazylika Zwiastowania, a przede mną właśnie ten kościół. W podziemiach jest przy ołtarzu, w tym miejscu, gdzie no właśnie jest grota, w której Jezus mieszkał ze swoimi rodzicami Maryją i Józefem. Jest napis po łacinie, tłumaczony na polski, i tu był im poddany. Jezus był poddany Józefowi, był poddany Maryi. Józef, jako ten, któremu Jezus był poddany, uczy wszystkich przełożonych, tych, którzy w kościele pełnią jakąkolwiek funkcję, którzy są jakkolwiek ojcami dla innych, dwóch rzeczy. By nie przeszkadzać, stwarzać warunki do życia Jezusowi i Maryi w sercu człowieka powierzonemu. Mam nie przeszkadzać żyć Jezusowi. Wtedy będę to robił, kiedy, i to druga rzecz, będę słuchał słowa, interpretował je, odpowiadał na nie, szedł za tym słowem, kiedy sam będę człowiekiem słowa. Tego uczy tutaj święty Józef.